Cześć, witam Was na kanale Kreatywnie i Twórczo. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przepis na slajma bez żadnego aktywatora z trzech składników, więc zapraszam. Ten przepis jest z kanału Just Clay It. Ja często na ten kanał zaglądam. Filmik, w którym możecie się dowiedzieć, jak zrobić tego slajma przez właśnie Just Clay It, możecie zobaczyć w karcie, a jeżeli mi się nie uda go wstawić w kartę, to zapraszam do opisu. A ja przetestuję dzisiaj, czy ten przepis na pewno działa. I mam tutaj klej biały, żel do golenia, ponieważ nie miałam pianki, ale myślę, że zadziała tak samo. Oraz piasek kinetyczny i z tych trzech składników postaramy się zrobić slajma, więc zapraszam. Mam tutaj ukochaną miseczkę i łyżeczkę jak za dawnych lat, a dokładnie jak chyba z rok temu, kiedy nagrywałam slajmy. Ale po prostu na tym filmie też jest ten slajm robiony w plastiku, więc stwierdziłam, że to może mieć jakieś znaczenie. O. I teraz do tej mieszanki, to znaczy no nie mieszanki, do tego piasku dolewamy kleju i dodajemy żelu. I ważne jest, żeby stopniowo dodawać tego kleju. Ja mam kleju dosyć mało, więc mam nadzieję, że to nam wyjdzie. Już mi się kończy ta wielka butla. I mieszam sobie ten klej z piaskiem kinetycznym i tutaj tym naszym jakby aktywatorem jest właśnie piasek kinetyczny. Wam jeszcze tego kleju. I mieszamy. Teraz jeszcze by się przydało trochę dodać tej pianki do golenia. Widzicie, no na razie. Nie wiem, czemu to tak trochę na mnie działa, skoro robię wszystko tak samo, jak było w przepisie. Dodam teraz ten żel do golenia, który nam się zamieni w piankę. Może to nam coś zmieni. Więc może tutaj też o to chodziło. Jest dosyć lepki, ale ten przepis działa, moi drodzy. Wow, zobaczcie, jaki slajm. Bez aktywatora z trzech składników super się rozciąga. Bardzo fajnie się go dotyka. No super! Powiem Wam, że dawno nie widziałam takiego przepisu bez właśnie żadnego aktywatora. Ale kluczowym składnikiem jest chyba właśnie ta pianka bądź żel do golenia. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was także na kanał Just Clay It, bo właśnie stamtąd pochodzi ten przepis. Wszystko macie w opisie podlinkowane, więc zapraszam. Jeżeli Wy również zrobicie takiego slajma, to napiszcie, czy Wam wyszedł, ale sądzę, że Wam wyjdzie. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa!